należy się cieszyć, że to święto wreszcie możemy się pełną piersią świętować, że możemy się tutaj spotykać, bo dopiero od 13 lat też to święto jest uznane jako święto narodowe, dlatego jesteśmy dumni, my leśnicy, że możemy oddać hołd, pamięć i cześć tym, którzy za nas polegli, ci, którzy tworzyli też te zręby polskiego leśnictwa, którzy byli naprawdę, Bóg honor ojczyzna była dla nich dewizją najwyższą. Przykładem najbardziej dla nas czytelnym, takim symbolem naszych lasów państwowych to jest Inka. Inka to jest córka przedwojennego leśniczego Wacława Siedzika, człowieka bardzo wykształconego. Ona również po wojnie pracowała na terenie Puszczy Białowieskiej, pracowała również na leśnictwie Miłobłyn, to jest obecnie dyrekcja olsztyńska. No to była, ta dziewczyna stała się symbolem właśnie. Oddali swoje życie za naszą ojczyznę. To byli nasi bohaterowie. To są właśnie wzory dla nas, jak trzeba właśnie walczyć o wolną właśnie ojczyznę. Oni oddali swoje właśnie życie za nas, żebyśmy my mogli żyć w wolnym właśnie kraju. Oni walczyli po wojnie, chociaż ta wojna się skończyła, ale tylko fikcyjnie. Oni uważali, że trzeba dalej walczyć i walczyli przez wiele lat. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Da nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Zwrot.